wychodzę i przychodzę dzisiaj z porównywaczem. To jest pierwsza woda toaletowa, którą Wam chcę podstawić. Zaraz będzie też druga do porównania. Słuchajcie, pierwsza to jest podróba, oczywiście perfum, drogich perfum Chloe. I teraz tak, one dziwnie pachną. Ja nie wiem, czy Chloe pachnie tak bardzo podobnie do tego. To jest zapach typowo kwiatowy, naprawdę. Tam aż kwiaty to jeden przez drugiego skacze, tylko nic więcej tu nie ma, są tu same kwiaty. I powiedziałabym, że ten zapach to jest taki naprawdę, taki babci, prababci nawet bym powiedziała. Nie jest brzydkim zapachem, ale no to nie jest mój zapach. To jest ostry zapach, totalnie kwiatowy. Naprawdę wyciśnięty sok z kwiatów tylko i wyłącznie. Jeżeli lubicie takie właśnie totalne kwiatowe zapachy, no to ten zapach jest, nawet ta podróba jest dla Was. Jeżeli Chloe jako oryginał też pachnie tak kwiatowo, no to ukłon, sprawdziło się, ja nie mam porównania, także podróba jest pachnąca tylko i wyłącznie kwiatami, takim ostrym wyciągiem z kwiatów. I druga perfuma, drugi flakonik, druga buteleczka perfum. I drugie perfumy rozlewane to są podróbki opium. Jak na opium, to powiem, że no faktycznie jak się je wącha, bardzo blisko się przystawi nos i się psiknie tak bezpośrednio na skórę i się tak wąchnie tutaj na przegubie, to faktycznie one tak delikatnie słodko pachną. Ale opium, z tego co ja wąchałam, oryginalny zapach, no to on tak nie pachnie, zupełnie tak nie pachnie, to jest zupełnie inny zapach perfum. No i co? I bardzo słabo wytrzymują na ciele. To jest kwestia 15 minut, także no bardzo słaba podróba, taka powiem Wam piątego gatunku, jak ja to mówię. Także odstawiam je na półkę, może po prostu komuś je oddam. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.